A teraz używamy, uwaga, jeszcze dopingują bramy. No a teraz siostrzyczka tak pięknie ucałowała braciszka. Jak się to wam udało tak wychować taką córkę? No ludzie, no to jest jak z bratem się ciągnie kukły. Dobrze. A mama uciskała, tak? To niech pani jeszcze zrobi to dla nas. Jeszcze raz. Brawo. I jeszcze raz siostrzyczka. Tak. Jeszcze raz buziaczek. Pięknie. Widzę, że kochasz swojego braciszka. Tak jak my kochamy kolarstwo, kochamy kolarstwo. No i teraz prosimy bardzo. Następna kategoria. Zuzanna Talowska. No jesteście, tak, teraz cały doping, uwaga, znowu mamy. Jedziemy! Mamy? Ojcowie? Widzicie, jak jej pokazał. Brawo jest dla niego! Jak bym jej pogratulował. Jakub Domagalski na start. To tak jak byłby koniec świata, błyskawice, pioruny walą, ściana deszczu, a oni pędzą do mety, bo wiadomo, że kolarze to zahartowani w niesamowitych bojach. No i mili Państwo, dodajmy do tego, że ten etap ma kilku bohaterów. Początek wyścigu to polskie ataki. Michał Podlaski wygrywa pierwszą górską premię na 15 kilometrze, a później Michał Podlaski poprawia i wygrywa premię na 34 kilometrze, a później atak Kamila Zielińskiego i on wygrywa w Kobielniku premię i górską, i lotny finisz, zarabiając 3 sekundy bonifikaty. A w Skawinie, bo na 80 kilometrze zobaczyliśmy na czele dwóch kolarzy, Polaka Artura Detko i Antoniego Worobiewa, Rosjanina. Oj, jak oni jechali, zdobyli nawet 4 minuty przewagi, a na 10 kilometrów
przed wjazdem na te rundy tu przed państwem ta dwójka już musiała skapitulować i mamy rozciągnięty peleton, ale tam skąd oni przyjadą leje jak z cebra. Takie są komunikaty z radia wyścigu. Zaczyna nam znikać nawet sygnał wyścigu, a więc tu oby to nie padało, oby nie było tego szlamu na zakrętach, który jest takim niesamowitym wrogiem kolarzy. No i miejmy nadzieję, że państwo tu zobaczycie bezpieczny, fantastyczny finisz. Żółta koszulka lidera to polski kolarz, to Sylwester Janiszewski. Polacy zdominowali klasyfikację generalną. Jako że trzech Polaków jest na czele wyścigu, Sylwester Janiszewski, Maciej Paterski i Kamil Zieliński, a Sylwek Janiszewski od pierwszego etapu po wygraniu w Sędziszowie Małopolskim cały czas jedzie w żółtej koszulce lidera. Fantastyczna jazda Polaków, ale to leje nad tym wyścigu i już wiadomo, że tych dwóch śmiałków nie ma na czele wyścigu, że najpierw ugięły się nogi pod Worobiewem, że jeszcze Artur Detko starał się zachęcić Rosjanina do wspólnej jazdy. Będzie Sylwek Janiszewski, ta żółta koszulka. Będzie w białej koszulce Maciej Paterski. To jest ta dwójka, która tutaj, mamy nadzieję, będzie w czołówce tego peletonu. A oto ostatnie już zjeżdżają na metę. Tutaj musi być absolutny porządek. Wysiadają sędziowie, a żeby wszystko było pięknie, a żeby było fair play, Jaworzno wita 29. wyścig Solidarności Olimpijczyków. O, dopingować trzeba, dopingować można. A kto dopinguje, skąd? Kibicza Zamożna! Razem! Dopingować trzeba, dopingować można. Dopinguje publiczność. Jaworzno! Brawo! Proszę państwa, Wodek, popatrz, klasyfikacja. 7 sekund ma Paterski, 11 sekund ma Kamil Zieliński, straty do lidera. Bardzo dobrze Zieliński jechał na premiach, zbliża się do lidera w klasyfikacji. To już tylko 8-9 sekund, bo Sylwek Janiszewski też zdobył sekundę bonifikaty, ale zwycięzca etapowy otrzymuje 10 sekund bonifikaty i niech to będzie Polak, niech wygra Polak w Jaworznie, bo przecież płynie z tego, że kocha kolarzy, bo tu i Tour de Pologne, i małopolski wyścig górski, i to wszystko, co składa się na piękno najpiękniejszej dyscypliny sportu, kolarstwa. 5 milionów Polek i Polaków jeździ na rowerach i wszyscy jeździmy po radość i zdrowie, a żebyśmy się czuli lepiej, żebyśmy byli mocniejsi i dlatego też tak czekamy, a żeby tu Polak wygrał, żeby rosła nasza narodowa duma, żebyśmy się cieszyli. Oto kolejny marszale na motocyklach, a to oznacza, że za chwilę wpadną i będą mieli jeszcze jedną rundę. 4 km 200 metrów tej rundy i to będzie finisz. I to będzie walka o zwycięstwo. Wszyscy razem, naciągnięta ta grupa. Już wypadli z tego deszczu. Błyskawicy, a więc za moment ich państwo zobaczycie i to będzie początek walki ostatniej rundzie wyścigu. Od początku z udziałem 15 ekip zagranicznych Polacy robią wszystko, ażeby wygrać ten wyścig.
wszystkich, ażeby zadowolić państwa. I uwaga, już wóz neutralny przejechał, a to oznacza, że ten techniczny pojazd jedzie przed kolarzami. Jeszcze jeden neutralny, jeszcze jeden Mavic, jeszcze jedna Cytrynka. Czekacie też na pewno na tego dzielnego chłopaka, Mateusza Grabisa, tego chłopaka stąd, z Jaworzna, przed startem. Jak on śnił, ażeby tu przed państwem odnieść wielki... Jestem w czołówce wyścigu, jeszcze może cały wyścig wygrać. Mateusz Grabis, a teraz uwaga, uwaga, bo tam już coś się dzieje. Już tam kolejny pojazd, marszał, jeszcze jeden. Przez to niesamowite piekło, jeszcze uwaga, policja. Jeszcze jedna runda i będzie meta. I uwaga, uwaga, u Borusa wyglądają jak zjawy, nie z tego świata, ale kolarze już są. Grupa 115 kolarzy. To wszystko się poszarpało. Po dziecku, ale będzie wynik dla każdego kolarza. Każdemu kolarzy. Bo to jest walka o zwycięstwo. A teraz widzieli państwo, przejechał przed nami Artur Testo. To był właśnie ten pracownik dzisiejszego dnia, można powiedzieć bohater dzisiejszego dnia. Panowie, panie, macie czapki w tej chwili na głowach? Zdejmijcie! To jest dla niego, dla Artura! Tak, dla Artura! Zdejmujemy czapki z głów, zdejmujemy te kapelusze Taurona tylko dlatego, żeby tak go uhonorować. To wielki kolarz, a przyprowadził grupę Jarosław Marycz, mistrz Polski, i to nie raz. Znakomity kolarz, ścigał się w zawodowych grupach World Tour. To on zaprowadził Rafała Majkę do tego Ringo Saxo, gdzie tam się pojawił nasz znakomity czempion Rafał Majka. Dzięki Jarkowi, a on był na Giro d'Italia. Na Giro d'Italia jeździł pięknie, wspaniale. I wyobraźcie sobie, raz niestety przywalił w drzewo z ogromną prędkością. Poskładali go i powiedział: nie, ja bez kolarstwa nie mogę. Kiedy odpoczywał, kiedy on się był na rekonwalescencji, tak właśnie było. Powiedział: nie, kolarstwo to moje życie. I widzicie, jak pięknie jechał. Przyprowadził grupę, ale on wykonywał zadania. To jest zadanie. Jarek, ty masz pociągnąć ostatnią rundę. Ty masz takich naciągnąć, takim dać w kość, żeby oni nie mogli wytrzymać. A teraz, proszę państwa, ten kolarz, samotny zawodnik, nie ma w kolarstwie zawodników, którzy... A z tym numerem, Kęstustis Vaitaitis, dwa razy był mistrzem Litwy w kategorii juniorów, ale wykonał też swoje zadania. Nie zawsze kolarz pęka i wymięka, nie, to są twardzi ludzie, wykonują swoje zadania. Wspaniały chłopak, to dzięki niemu jest ten zespół, w którego koszulce jechał. Poster Łoniewicz, poster do Ryszarda Roczniaka, który produkuje drzwi, powiedział: panie Ryszardzie, zróbmy grupę. Zrobił i jest dyrektorem sportowym tej grupy. I chyba jedynym dyrektorem sportowym, który na rowerze w walce. Ale teraz, proszę państwa, teraz już będzie gorąco, teraz już będzie walka, a widzieli państwo, że się szykowali do tej walki zawodnicy Vibatech, a więc ci, którzy ubrani są w zielonym,
czarno-niebieskie stroje. Oni będą tu bardzo groźni i lider Sylwester Janiszewski. A Sylwek Janiszewski zaczynał najpierw we błotach i tam w blask... Później walczył na szosie, był piątym kolarzem wojskowych na świecie, a potem wygrywał etapy i wreszcie ten sezon dla niego jest wspaniały. Zawsze pomagał swoim kolegom, a teraz zobaczcie, oddają mu to, co jest mu należne. Oni go teraz wspomagają i będzie to na pewno znakomity finisz. A jak dopinguje publiczność Jaworzna? Przed Państwem stoczą ten pasjonujący finisz o zwycięstwo. Kto wygra etap? Kto? Kto? Polak! Bo tak nasze serca! Bo tak nasze serca zadają, że Polak wygra, ale klasyfikacja tych najlepszych sprinterów jest obszerna. Ileż to kolarskich klasów przyjechało na wyścig Solidarności, a ilu znakomitości, 15 zagranicznych ekip wśród faworytów, młodziutki Holender, on już raz wygrał etap, potrafi finiszować. Są inni kolarze, o których się mówi, że tutaj pokażą ten lwi pazur, a może to będą jednak Polacy. Polacy, może Kamil Zieliński, cytrynowa koszulka, a może biała koszulka Macieja Paterskiego, a może żółta koszulka kolarza, który lideruje. Już słyszę! Kto jest na czele? A teraz pomalutku uszanujmy tych, którzy idą do mety. Chcemy się przenosić tam, gdzie będzie dekoracja. Łódku, tak. I tak właśnie popatrz. Jarosław Marycz rozprowadzał, tak jak mówiłeś, rozprowadzał tego Sylwka Janiszewskiego. Tu potem mógł puścić korby, bo on zrobił swoje. Przyjechał... dwóch, a z nim Marceli Bogusławski, ale Bogusławski był umorzany, bo to było z MTB, wielokrotny mistrz. A my już także pięknie witamy tego, który z takim sercem podchodzi do przewodniczącego Solidarności Piotra Dudę. Brawo! Brawo, brawo, Piotr Duda, a obok niego Waldemar Kręc, przewodniczący komitetu organizacyjnego wyścigu. No, jak mówiliśmy, jak do piekła, bo tak to na trasie wyglądało. Coś było tego zmęczenia. Kolarze kończą. Ale pamiętajcie, każdemu kolarzowi cześć i chwała. To już jeden z największych słów peletonu światowego. Marco Pantani powiedział, każdy, ten nawet, który ostatni dojeżdża do mety, zasługuje na słowa uznania.
i państwo tak reagują. I teraz możemy powiedzieć już nieoficjalnie, na razie jeszcze ciągle, że Dedeker jest zwycięzcą, drugi jest Joachim Ariesen, a więc powtórka dnia wczorajszego, zwycięzca sprzed 3 lat, a trzeci będzie Sylwester Janiszewski. A więc proszę państwa, pozdrawiajcie teraz najlepszych kolarzy, pozdrawiajcie wszystkich, którzy dojeżdżają w tym momencie do mety. Nie ma w kolarstwie maruderów, nie wiem coś takiego. To jest słowo nie dla kolarzy. Kolarze to są twardzi ludzie. To są kolarze, to są sportowcy, którzy bardzo niezłomni. Nikt nie da się tak łatwo złamać, ale wygląda. Teraz jest 83 i 87. Tutaj, proszę państwa, kolarze przyjechali z grupy kolarza, zawodnika, który stanął na podium, a więc z grupy Joachima Ariesena Metek. Tak więc Dedeker, ten sympatyczny okularnik, który tutaj podniósł ramiona w górę, który mógł dzisiaj podnieść ramiona w górę i radować się zwycięstwem, bo nie miał takiej szansy, kiedy wygrywał w Krośnie. Wyobraźcie sobie państwo, że był tak rozprowadzony Sylwester Janiszewski, że o tyle, o gumę dosłownie przegrał z Dedekerem. A jechali tak, jakby jechali na lotnisku, jak startują samoloty, jak samolot chce się unieść w górę, tak oni jechali, najpierw wciśnięci w tę kostkę w Krośnie, a potem finish. No i co? Ciekawie było, co? No to fajnie, proszę państwa. Kto za tym wyścigiem chodzi? Waldek Sopata, Solidarność Jaworska. Wojtko, zapraszam się na tą scenę. Poproszę też pana wiceprezydenta miasta Jaworzna, Tadeusza Kaczmarka. Nie powiedziałem chyba Pawła Silberta. Także też nadganiam. Proszę również do nas na scenę posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Strzyckiego. Starzyckiego, przepraszam. Na scenie jeszcze okularów nie zakładam, ale już noszę. To był test przestany posła. Ale tak jak na samym początku poprosiłem przewodniczącego, ale go nie wyczytałem. To jest nasz przewodniczący naszej Solidarności, ale to jest człowiek, który w tym mieście, ale też w tym regionie wiele, wiele dobrego zrobił. Jakby mógł być wyścig Solidarności bez niego osoby. Ale on był też kiedyś jechał w peletonie samochodem. I od tego momentu zakochał się w wyścigu. Ja bardzo dziękuję, że przewodniczący jest z nami przy tym wyścigu. Bogdan Wiś, widziałem cię gdzieś, Bogdan. Jestem. No jak może nie być następny. Witam serdecznie. Szanowni państwo, zapraszam też pana dyrektora Banku Pocztowego Marcina Chormańskiego. Witam serdecznie. To jest czwarty wyścig. 3 razy do dekoracji wychodził Bank Pocztowy. Kolarz się nie stawiał. Mam nadzieję, że dzisiaj się stawi. Ale jak się nie stawi, to z góry przepraszam. Chciałem teraz dziękując. Zacznę od gospodarza, od pana prezydenta. Kto ma pana prezydenta statuetkę? Proszę przeczytać. Ja tam też nie widziałem strony. Panie prezydencie, to jest ogromne podziękowanie dla pana, bo gdyby nie władze miasta, gdyby nie radni, to tak naprawdę by nas tu nie było. Oczywiście wsparł nas niesamowicie Tauron. To ogromne podziękowania dla firmy Tauron, ale też dla Waldka Sopaty, który tu w Tauronie obchodził i deptał, jak to mówią. Panie Tauron wydobycie, panie prezydencie, to dla pana i to przepiękne zdjęcie, tą małą koszulkę. Pięknie to wygląda, będzie na murach pięknie to wyglądało. Panie prezydencie, ogromne podziękowanie. Ogromne podziękowanie dla Waldka Sopaty. Tak jak powiedziałem, Waldeczku. Ten wyścig już żyje wiele lat. Zawsze mam okazję i część z was wie, zawsze u was bywam raz w roku. Na kopalni, jak jest Sobieski, na szybie Sobieski, jak jest organizowana karczma.
A to dla mnie jest bardzo szczególnie też ważne emocjonalnie, bo moje kroki zaczynałem w szkole górniczej i pracowałem 2 lata w kopalni, ale żona tu nie chciała przyjść, to mogę tylko do was przyjeżdżać na kartę. Nie żałuję! Nie żałuję, ja i też to powtarzam, bardzo ogromne podziękowanie. Ale no, my już jesteśmy po wyborach, ale teraz trzymamy kciuki. Robimy wszystko, żeby ostatnie wybory, jakie czekają Solidarności, wybory na przewodniczącego, wygrał nasz przewodniczący Piotr Duda. Piotrze, ogromne podziękowanie dla ciebie za to, co robisz dla wyścigu. Także bardzo dziękuję. I powiem tak, my z Waldkiem, jako 2 Waldki, już lidera wybraliśmy związkowego. Pozwólcie, że my go teraz namaścimy przed październikiem i mu wręczymy żółtą koszulkę lidera Solidarności. Panie przewodniczący, czy ja w tym momencie mogę prosić zawodników? Uwaga! Sylwester Janiszewski, Joachim Ariesen. Joachim Ariesen. Zgubił się? Joachim Ariesen. Szanowni Państwo, przewodniczący się topnie, a mikrofon oddaję panu prezydentowi, który nas tutaj zaprosił. Szanowni Państwo, witam wszystkich i bardzo dziękuję, że Państwo tutaj jesteście. Wszyscy, ja rozumiem, wszyscy goście ze mną, organizatorzy, ludzie Solidarności, kibice i oczywiście zawodnicy. Przywitajmy zawodników jeszcze raz brawami. Jak widać, przyjechali zmęczeni, ale z wielkim poświęceniem. Wszystkim z Państwa bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Waldku dzisiaj dużo w ogóle. Bardzo dziękujemy za takie fajne sportowe wydarzenie w naszym mieście. Będą kolejne. Jak widać, kolarze tutaj są mile widziani, także... I nie pada! I nie pada! I nie pada! Pan radny krzyczy, że nie pada. To, co miało padać, padało, już nie pada na szczęście. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Jesteśmy zawsze tak bardzo życzliwie przyjmowani, ale jesteście też wspaniali. Bo muszę powiedzieć, że wszyscy są pod wrażeniem i my się też, dziennikarze, którzy jechali, ile kibiców mimo tej pogody w Jaworznie wychodzi na ulicę na wyścig Solidarności. I myślę, że też na finiszu sami to też mówicie. Ogromne podziękowanie. Kolarze rozumieją stąd. Jest panie przewodniczący Alexander Decker i jak na razie jest 3-krotny olimpijczyk, jedyny wśród sędziów, dyrektor wyścigu, pan Tadeusz Skorek. Bardzo serdecznie witamy. Proszę państwa, duże brawa, bo to jest jedyny sędzia. Tadeusz jest cały czas życiem wyścigu. 29 lat temu rozpoczął ten wyścig, jest nie ojcem, bo ojciec wyjechał wczoraj w wyścigu, Andrzej Słowik, też trochę zdrowie nie zawsze dopisuje, Andrzej opuścił nas, ale był to pierwszy przewodniczący Solidarności. Andrzej Słowik zorganizował wyścig kolarski na trasie Łódź-Gdańsk, Stocznia Gdańska. On zawsze się zaczynał, kończy w Łodzi, ale pierwszy organizował go Tadeusz Skorek. Ten człowiek, zobaczcie, nawet laseczkę trzymając, dalej wprowadzi wyścig. Ale też ma godnych następców. Tu z sędziami prowadziło ten wyścig i opiekowało się sędzią głównym, który jest z Norwegii. Ze Szwecji, przepraszam. Szwecji. Jeszcze raz ogromnie dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili. A my oddajemy teraz mikrofon już do dekoracji. I tak będziemy wszyscy wchodzili dekorować zawodników. Także na razie opuszczamy. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy za tę część. Za chwilę będziemy dekorować zawodników. Jest na razie, jak powiedzieliśmy... ...nowego... ...Sylwester Janiszewski. I warto powiedzieć, drodzy Państwo, że od pierwszej... Panie i Panowie, Szanowni Państwo, zwycięzca
etapu z Nowego Sącza do pięknego, gościnnego. Jest godzina 19:15. Można Decker, Aldan, Lotto Sudal, Paweł Silber, prezydent miasta Jaworzna, Waldemar Dręczy i pan Piotr Buta, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, wręczają nagrodę za pierwsze miejsce, a więc Decker, Alfdan Decker. Cieszy się dyrektor sportowy, zawodnicy, którzy pracowali na ten sukces. Damian Stein, Loran Kasser, Arne Mari, Alex Kolman, Aaron Van Puke i szampan! Alfdan! Kampania! Alfdan! Alfdan teraz odłożył kwiaty, bo mówi pewno, że kwiatem dla niego jest ta publiczność, że jesteście jak kwiat i zaraz będzie podlewał ten kwiat z publiczność Jaworzna. Nie gaśnijcie nigdy! Tak, kwitnijcie jak kwitniecie! Bądźcie tacy jak jesteście, kochani ludzie Jaworzna!